ja jestem Lentila, a dzisiaj chciałabym Wam pokazać efekty stosowania serum na przebarwienia. Dodam tylko, że moje filmy nie są w żadnym stopniu sponsorowane, dodaję realne efekty, którymi uważam, że warto się z Wami podzielić. Jest to serum z Bielendy, Super Power Meze Serum. Według opakowania powinno zmniejszyć przebarwienia, ciemne plamki i rozświetlić nam cerę. Tak wygląda samo serum, ja już trochę go zużyłam, zostało mi tak mniej więcej na miesiąc, coś koło tego. Jak widać, jest to taka trochę płynna konsystencja, dobrze się ją nakłada. Póki co serum z Bielendy używałam przez około 2 miesiące, na noc i na dzień. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądała moja cera przed używaniem tego serum. Rano po umycie twarzy nakładałam serum na suchą skórę, na to nakładałam krem nawilżający, a potem krem BB lub zostawiałam tak jak jest. Wieczorem tak samo po umyciu twarzy, na to również nakładałam krem nawilżający, a czasami nic. Ja jeszcze na to nakładałam lekki krem. W moim przypadku jest to Hyaluron Gel z Mixy. Jest bardzo lekki i fajnie wygląda pod makijażem, więc sobie go używałam tak na co dzień. Pamiętajcie tylko o dobrym nawilżeniu po tym serum, bo samo może Was wysuszyć. Starałam się codziennie nakładać serum, ale były pojedyncze dni, w których zapomniałam po prostu go nałożyć, ale mimo to przez te ponad 2 miesiące nakładałam go praktycznie dzień w dzień. Butelka myślę, że starczy na około 3 miesiące, jak widzicie, no ja po ponad 2 miesiącach zużyłam ponad 2/3 butelki. Została taka 1/3, ja to używałam w sumie głównie na policzki, czasem na czoło, ale bardzo rzadko, bo w sumie tylko na początku, bo nie miałam tam zbyt dużych problemów. Tak wygląda moja cera bez makijażu po około 2 miesiącach. Jak nie będzie tutaj widać, to wstawię też jeszcze zdjęcia, żeby efekt był bardziej widoczny. Przed chwilą zrobiłam zdjęcia i sama jestem zachwycona efektami, bo nie spodziewałam się, że to aż tak będzie widać. Ja widzę po prostu dużą różnicę pomiędzy tymi zdjęciami a poprzednimi, które Wam wcześniej wstawiłam. Jestem mega zadowolona. Według mnie na drobne przebarwienia serum poradziło sobie bardzo dobrze. Na mocniejsze po trądziku będę szukać czegoś silniejszego, jak widać. Zostały mi widać takie różowe kropki, to są blizny. I na to niestety serum sobie nie do końca poradziło, chociaż są trochę jaśniejsze i mniejsze. Więc jeśli szukacie jakiegoś kosmetyku, który rozjaśni Wam drobne przebarwienia, to myślę, że ten będzie idealny. Jeśli macie swoje sposoby na przebarwienia, napiszcie mi o nich w komentarzu. Chętnie poczytam, może czegoś wypróbuję i mi pomoże. Mam jeszcze 2 inne serum z Bielendy. Jedno jest nawilżające, a drugie korygujące. Ja też wypróbuję, ale na nie będziecie musieli trochę poczekać, bo chcę, żeby wszystko dawało realne efekty i żebyście też mogli je zobaczyć. Pamiętajcie tylko, że przy walce z przebarwieniami, przy każdym wejściu używać kremu z filtrem jak najmocniejszego. Ja używałam w tym celu 50 w kremie BB, ponieważ przy wyjściu na słońce bez kremu z filtrem łatwo możemy się nabawić kolejnych przebarwień. No a tego raczej nikt nie chce. Mam nadzieję, że film, jak i efekty Wam się spodobały. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, kliknięcia dzwoneczka, jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia i wejścia na mój Instagram. Dzięki, cześć!